Poruszyłeś coś, o czym chciałbym porozmawiać. Wspomniałeś wzrost liczby wyznawców chrześcijańskich w porównaniu ze wzrostem liczby wyznawców innych religii. Statystyki pokazują, że islam jest najszybciej rozwijającą się religią świata, a tak właściwie to przeprowadziłem wcześniej wywiad z jego świątobliwością Marała III i zapytałem go, w jaki sposób moglibyśmy promować chrześcijaństwo w dzisiejszych czasach, a powodem, dla którego o to zapytałem, jest to, że islam rozwija się w szybszym tempie niż inne religie, takie jak nawet samo chrześcijaństwo, aż wkrótce wyprzedzi chrześcijaństwo jako największa religia świata. Będąc szczerym, jego świątobliwość udzielił odpowiedzi, której się nie spodziewałem. Bardzo szybko to wytłumaczę. Większość dzisiejszych Asyryjczyków ma w sobie zakorzenione wpływy arabskie, w sposobie, w jakim myślą, po prostu z powodu regionu, który zamieszkujemy i wpływów, które nas otaczały, rozwinęliśmy arabski sposób myślenia. Tak więc trzeba to oddać islamowi, że są niezachwiani w swoich tradycjach i przekonaniach, bez względu na to, jak wiele krytyki ich spotyka. Ale widzimy dzisiaj tę kulturę, zwłaszcza w Ameryce i społeczeństwach Zachodu, gdzie, jak mówi Patrick Bet-David, obecnie chrześcijanie są zbyt tolerancyjni. On nie lubi tolerancyjnych chrześcijan, ponieważ wieszają tęczowe flagi w kościołach, pozwalają na to, aby kobiety były kaznodziejami i pastorami w kościołach i na mszach. A obecnie widzimy nawet, że kościół katolicki, w którym nawiasem mówiąc zostałem ochrzczony, ale już nie uważam się za katolika, uważam się za naśladowcę Chrystusa. Ponieważ, i nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale niedawno zaczęli też chrzcić osoby transpłciowe, więc stało się dla mnie bardzo oczywiste, że wiele odłamów chrześcijańskich będzie myślało, że aby przeciągnąć masy na swoją stronę, będą musieli przypodobać się mniejszościom, które są najgłośniejsze. Co pokazuje mi, że wasz Kościół jest niezachwiany w swoich wierzeniach. Jego świątobliwość powiedział, nie jest naszym obowiązkiem, ani też nie mamy prawa zmieniać tego, w jaki sposób nauczamy Biblii, którą dał nam Chrystus. Więc zastanawiałem się nad tym i chciałem cię zapytać, w jaki sposób moglibyśmy lepiej promować chrześcijaństwo, aby ponownie stało się najszybciej rozwijającą się religią na świecie lub największą rozwijającą się religią i pozyskać właściwych ludzi, którzy podążaliby w sposób, który, jak wierzymy, jest właściwą drogą do nieba i nie narażać na szwank tych tradycyjnych wartości, instytucji i zasad, które dał nam Bóg przez Jezusa Chrystusa. Okej. Pozwól, że powiem to wszystkim, którzy nas oglądają lub słuchają. Postawię swoje życie na szali, bez zastanowienia, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym, żywym Bogiem, który ponad 2000 lat temu objawił się w ciele. Został ukrzyżowany, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił do nieba i usiadł po prawicy swojego Ojca. I powtórnie przyjdzie, aby sądzić wszystkich, żywych i umarłych. I z tego powodu nigdy przenigdy nie wycofam się i nigdy przenigdy nie zawaham się głosić, twierdzić, uznawać, wyznawać, że Jezus Chrystus jest moim Panem, moim Bogiem, moim Zbawicielem, moim Odkupicielem. On jest Synem Bożym, a jednocześnie jest samym Bogiem, który objawił się w ciele. Problemem Kościoła w XXI wieku. Widzisz, kiedy stajemy się obeznani z Pismem Świętym, kiedy zapoznajemy się ze Świętą Biblią i pozwól, że zabiorę cię konkretnie do Księgi Apokalipsy, ostatniej Księgi Nowego Testamentu i całego Pisma Świętego. Pan Jezus uprzedził nas, co się stanie z Jego umiłowaną oblubienicą, Kościołem. W drugim i trzecim rozdziale Księgi Apokalipsy, kiedy mówił o siedmiu kościołach w Azji. Nie chodzi jednak o siedem kościołów, lecz o siedem etapów, na których stoi jeden umiłowany Kościół Chrystusowy, ponieważ Pan ma tylko jeden Kościół, gdyż Kościół jest Jego ciałem, a Jego ciało jest jedno i dlatego ma tylko jeden Kościół. Ale ten jeden umiłowany Kościół przejdzie siedem etapów, aż do momentu jego drugiego przyjścia. Więc Pan ostrzegł nas wcześniej, co się stanie z jego umiłowanym Kościołem. A wszystkie te nazwy, które są w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy, są pochodzenia greckiego. Zaczyna się od Efezu, a kończy na Laodycei. Efes oznacza umiłowany. Laodycea – zbuntowany. Tak więc Pan powiedział nam wcześniej, że w czasach ostatecznych mój Kościół ode mnie odejdzie i się mnie zaprze. Dlaczego?
ponieważ, tak jak to zawsze powtarzam w naszych rozmowach, istnieją dwa filary, które muszą być wyraźnie widoczne i obecne w Kościele Pana Jezusa. Pierwszy filar to prawdziwa miłość, a drugi to prawdziwa pokora. Prawdziwa miłość i prawdziwa pokora w Kościele XXI wieku osłabły. Nie ośmielę się powiedzieć, że zniknęły. Nie daj Boże, bo jeśli całkowicie zniknęły, to Pan na pewno przyjdzie i nas wszystkich osądzi, ale osłabły i to do bardzo niskiego poziomu. Prawdziwa miłość jest w skrócie definicją tego, kim i czym jest Bóg. Bóg to miłość i pokora. To, co powiązane jest z miłością, to wiedza, ale to, co wiąże się z pokorą, to mądrość. Dlatego też, gdy mówimy, że Bóg jest miłością i pokorą, to jednocześnie mówimy, że jest wiedzą i mądrością. To, co prowadzi do miłości, to wiedza, ale to, co prowadzi do mądrości, to pokora. Ogólnie problemem Kościoła jest to, że brak mu pokory, a zatem mądrości, i brak mu prawdziwej wiedzy o Bogu, a zatem prawdziwej boskiej miłości. I dlatego właśnie chrześcijaństwo XXI wieku jest słabe. Pozwól, że wyrażę się jasno i mówię to z miłością i pokorą. Wszystkim, zarówno chrześcijanom, jak i niechrześcijanom. Kocham wszystkich, szanuję wszystkich, ale mój Jezus jest moim Bogiem i jestem gotowy za to umrzeć. I nikt nie będzie w stanie nigdy mi tego odebrać. Bóg mi to dał i tylko Bóg może mi to odebrać. Nikt inny. Kiedy porównujemy Pana Jezusa do jakiejkolwiek innej postaci religijnej, czy to będzie islamizm, buddyzm, hinduizm, szintoizm i wszystkie te inne izmy, których nie powinno być. Kiedy porównujemy Pana Jezusa, to nie ma nawet czego porównywać z jednego kluczowego, fundamentalnego powodu. I z całym szacunkiem dla wszystkich innych postaci religijnych, powiedzmy, że wymyśliliby wspaniałe zasady moralne, wartości etyczne, najwyższe wartości dla ludzkości, ostateczne, co udałoby im się osiągnąć z ludzkością, to przemienić złego człowieka w dobrego. To jest największe osiągnięcie, jaką te postacie religijne mogłyby zrobić. Zmienić złego człowieka w dobrego. A Pan Jezus nie przyszedł po to, aby zmienić złego człowieka w dobrego człowieka. Przyszedł, aby zmienić zmarłą osobę w żywą. I w tym nikt nawet nie może próbować przyrównać się do Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Kropka. Więc dobrym argumentem na rzecz chrześcijaństwa byłoby to, że istnieje pisemne świadectwo tego, że Jezus dokonywał cudów, podczas gdy inni prorocy tego nie robili? Największym cudem, którego dokonał Pan Jezus, jest zmiana ludzkiego stanu i ludzkiego serca. Nikt inny tego nie potrafi, tylko Bóg. Podam Ci przykład. Kiedy czytamy w Ewangelii według świętego Jana, w rozdziale 11, że Pan Jezus poszedł skrzesić Łazarza z martwych, to Łazarz nie żył już od 4 dni, a Pan czekał te 4 dni celowo, aby upewnić się, że naprawdę był martwy. Rozumiesz, żeby nie było niedomówień co do tego, że samoistnie mógł powrócić. Więc Łazarz był martwy i gnił w grobie. Przyszedł Pan Jezus i wskrzesił Łazarza. Dla ludzkości to jest największy cud. Wow! Nigdy o czymś takim nie słyszeliśmy. A jeszcze widzieć to na własne oczy, jak ktoś martwy i gnijący od 4 dni w grobie po prostu z niego wyszedł, pełni sprawny, to jest niewyobrażalne, nie do pojęcia. A jednak oni to widzieli. Ale Łazarz, wskrzeszony przez Pana Jezusa, ma kolejny grób na Cyprze, bo umarł ponownie. Więc, czy to był największy cud? Nie. Jeśli wskrzeszenie zmarłego jest największym cudem, to dlaczego umarł ponownie? Więc jaki jest największy cud, którego dokonał Pan Jezus wśród tych, którzy Go przyjęli jako Pana i Zbawiciela? Odmienił ich serca. A jedynym sposobem dla człowieka, aby mógł żyć wiecznie, to gdy jego serce zostanie przemienione i pozyskane dla Boga. Tego właśnie dokonał Pan.